9. edycji Rajdu Dakar polskie szanse na sukces w postaci podium koncentrują się na quadach. Ale quady mistrza Rafała Sonika i debiutanta Kamila Wiśniewskiego różnią się od siebie diametralnie. Przede wszystkim Wiśniewski jedzie maszyną o napędzie 4x4, a Sonik tylnonapędową, gdyż... Żeby dojeżdżać do mety, trzeba mieć jak najwięcej prędkości, jak najmniej wagi. Quady czteronapędowe, czyli 4x4, są dużo cięższe. Faktycznie zatankowana maszyna Wiśniewskiego jest o ponad 100 kg cięższa od tej Sonika. Ale potężny silnik pozwala jej rozwijać podobne prędkości co quad tylnonapędowy. Problemem maszyny o napędzie 4x4 może być jednak konstrukcja. Wprawdzie są też szybkie, ale niestety o wiele bardziej skomplikowane. Ja nie umiałbym takiego quada na trasie naprawić. Oto akurat nie boi się Wiśniewski. Tym quadem ścigałem się w Polsce w rajdach cross country, ścigałem się w rajdach Baja w Europie. Znam tego quada tak naprawdę na wylot. Można coś odłączyć, a coś dołączyć. Czyli gdy się ktoś będzie działo z tylnym napędem, można mniej więcej stestowane mam zrobić około 250-300 km na przednim napędzie. Oba quady wydają się więc dobrze przygotowane na niespodziewane awarie. Szczególnie, że Team Sonika wyeliminował techniczny problem, który wyłączył maszynę z ostatniego Dakaru. Zrobiliśmy całe rozwiązanie dekla sprzęgłowego od samego początku, made in Poland można powiedzieć, wymyślone, skonstruowane i przetestowane w Polsce. Po kilku tysiącach kilometrów, które przejechaliśmy i rajdowo, i testowo, przyszedł czas na Dakar. Mam nadzieję, że to rozwiązanie z Polski się sprawdzi na tym rajdzie. Porównując obie maszyny, wydaje się, że quad Wiśniewskiego lepiej poradzi sobie w nieobcych Dakarowi warunkach wodnych. Oglądając ostatnie dwa Dakary, słuchając zawodników, było bardzo ciężko, a przez to było bardzo ciężko, było dużo błota, wody, przejazdów przez wody, gdzie ten quad ma duży plus, dlatego że to jest quad 4x4, czyli quad przeprawowy. Pod względem wszechstronności wypada jednak postawić na maszynę Sonika. Spośród wszystkich cech, którym musi odpowiadać quad dakarowy, niezawodność jest najważniejsza, czyli odporność na wysokie i niskie temperatury, na wibracje o różnej częstotliwości, na wilgoć i wilgotne i bardzo suche powietrze, na małe i niskie wysokości, na praktycznie biorąc wszystkie możliwe zmieniające się warunki. Ja czasem rano, jak przychodzę do parku zamkniętego pokłada, to myślę sobie, jak to jest możliwe, że te maszyny to wytrzymują. Konie nie wytrzymałyby na pewno, każdy by padł. A kłady, jeśli są dobrze, uczciwie, solidnie skonstruowane, jakoś to wytrzymują, to jest zdumiewające. Która z maszyn poradzi sobie lepiej, przekonamy się podczas 2 tygodni rajdu Dakar, którego początek już 2 stycznia. Z Asunción w Paragwaju Marcin Wyrwał, Onet.